Panie dyrektorze, muzeum za jakiś czas może liczyć na darowizny, przekazania, prezenty. Takie prezenty, takie przekazania bardzo często dokonywał i dokonuje, jak widać, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. No właśnie, co ostatnio muzeum uzyskało od pana Komorowskiego i jakie są koligacje, znajomości, historia rodziny Komorowskich z rodziną Kraszewskich? Szanowni Państwo, ostatnie dary, które zostały przekazane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotarły do nas podczas tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Miało to miejsce we wrześniu bieżącego roku. Zostały one przekazane przez dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Opocińskiego w Lublinie, pana Tadeusza Sowieckiego, byłego wiceministra edukacji narodowej. I jeśli chodzi o te przekazane dary, są to rysunki Bogusława Kraszewskiego, dokładnie 8 rysunków Bogusława Kraszewskiego i fotografie przedstawiające między innymi zdjęcia dworu w Starym Kuplinie, zdjęcia dworu w Dołchem oraz również dworu na Omszanie. Jeśli chodzi o Stary Kuplin i Dołche, są to miejscowości położone obecnie na terenie Białorusi, natomiast jeśli chodzi o Omszanę, jest to miejscowość położona tutaj bardzo blisko Romanowa, dosłownie w odległości około kilku kilometrów przy drodze krajowej Wiśnice-Słowatycze. Jeśli chodzi o powiązania pana prezydenta z Romanowem, to generalnie polegają one na tym, że siostra jego babci była żoną Mieczysława Kraszewskiego, a Mieczysław Kraszewski to wnuk Kajetana Kraszewskiego, brata pisarza. Mamy tutaj właściwie nowo utworzone salę poświęcone Kajetanowi Kraszewskiemu i część zbiorów prezentowanych w tej sali to są zbiory przekazane przez prezydenta w 2010 roku i w 2012 roku. Podczas swojej pierwszej wizyty pan prezydent Komorowski, kiedy wówczas był jeszcze marszałkiem Sejmu, miało to miejsce w maju 2010 roku, przekazał głównie obiekty również związane z rodziną Kraszewskich, ale były to przede wszystkim jakieś tam listy, materiały piśmiennicze i tak dalej. Było to 317 obiektów, natomiast podczas drugiej wizyty, która miała miejsce w październiku 2012 roku, przez prezydenta przekazane zostały medaliony. Jeden z medalionów przedstawia Kajetana Kraszewskiego, natomiast na drugim z nich widnieje postać Rulikowskiego, teścia Kajetana Kraszewskiego. Ponadto również przekazana została książka o ogrodach pochodząca z biblioteki Kajetana Kraszewskiego. Kajetan Kraszewski był znany z tego, że był bibliofilem, stworzył tutaj w Romanowie taką ogromną bibliotekę. Również był znany z tego, że posiadał zainteresowania związane z astronomią, między innymi w Romanowie dzięki jego inicjatywie i dzięki jego, że tak powiem, zaradności powstało obserwatorium astronomiczne. Był bardzo dobrym gospodarzem, który wprowadzał nowoczesne uprawy płodozmian, między innymi wprowadzał tutaj podczas, w ramach gospodarowania. Ciekawostką jest to, że w czasach Kajetana w Romanowie istniała ananasarnia, w której hodowane były ananasy, a pomieszczenie ogrzewane było za pomocą pary wodnej. Domyślam się, że prezydent Komorowski nie jest jedynym darczyńcą muzeum w Romanowie. Nie jest rzeczywiście jedynym darczyńcą muzeum w Romanowie. Tak się składa, że w zbiorach muzeum w Romanowie znajdują się między innymi obiekty przekazane przez panią Marię Palmer. Jest to osoba zamieszkująca obecnie za granicą. Ponadto w roku bieżącym również muzeum wzbogaciło się o pamiątki pochodzące z dworu Antopolskiego. Jest to dar pani Alicji Rudniewskiej i są to pamiątki o bardzo znacznej wartości, bo między innymi w skład tych pamiątek wchodzą meble. Pani Alicja Rudniewska była również taką osobą, która była, można powiedzieć, w pewnym sensie przyjacielem rodziny czy znajomą pana prezydenta, bo podczas wizyty w 2012 roku prezydent odwiedził również Antopol i Izbę Pamięci Dworu Antopolskiego. Że w przyszłości mamy zamiar na bazie pamiątek przekazanych przez panią Alicję Rudniewską utworzyć taką Izbę Pamięci związaną również z Dworem Antopolskim.